Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Co ty robisz? Zabijam potwory. Halo, 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 cześć, siemaneczko, ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kontynuacją misji Ostatnie Przygotowania, więc lecimy porozmawiać z Cyrillą i sprawdzić, co ona ma tam za sprawę do załatwienia. Poszaleli, Wiedźminie, oni poszaleli, teraz nie ludzi będą palić. Ależ wieje. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Zaczniemy od okrawków. Do kogo idziemy? Zobaczysz. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. To nie w tę stronę. Jego siedziba jest na Wyspie Świątynnej. Też tak myślałam, ale wolałam się upewnić. Według Zoltana po mieście chodzi plotka, że Skurwiela łatwiej teraz spotkać tutaj. Po co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Bohaterze, ty mój, chodź, niech no cię wycałuję. Okej, okay, wyrównanie rachunków razem z Tiri. Znajdź Skurwiela Juniora. W głowie się temu Radowidowi poprzewracało. Radowida już nie ma, kochana. Zmiatajcie stąd. Bo co nam zrobi? Wieczny ogień na... Nie do końca tego się spodziewałam. Skurwiel Junior nie był pobożnym człowiekiem, ale przyszedł taki moment, gdy modlił się o swoje życie do wszystkich bogów naraz. Bogowie nie lubili Juniora, dlatego wysłuchali jego modlitw. Po latach Skurwiel Junior żałował tylko jednego. Żałował, że w tamtej chwili nie dał się po prostu zabić. W tamtym momencie miał jeszcze dosyć odwagi. Potem już nie. Czyli jednak istnieje jakaś sprawiedliwość. Chodźmy bliżej. Kto idzie? Poznajesz mnie? Suko! Ty ma pilna dziwko! Nie daruję ci. Co żeś mi zrobiła? Na twoim miejscu ważyłbym słowa. Wiedźmin! To wszystko przez ciebie. Zadowolony jesteś? Chuju! Nic mi nie zostało. Żadnego, kurwa, ludzkiego szacunku. Au! Ty mała gnido! Kiedy tu szliśmy, nie wiedziałam, co zrobię. Ale nie wykluczałam, że go zabiję. Dalej chcesz to zrobić? Nie, to jest gorsze. Chodźmy stąd. To była najtrudniejsza część. Teraz będzie przyjemniej. Dokąd idziemy? Do Złotego Jesiotra. Pracuje tam pewna dziewczyna, która mi pomogła. Ło, ale fajny smaczek. Wiedziałem, żeby go oszczędzić. To jest gorsze, na pewno. Lukrowane ciasteczko. Ta dziewczyna, do której idziemy, kto to właściwie jest? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować, dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku Straż Świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. Dobre, dobre, mam to po tobie. Oj, Ciri, Ciri.
Czekaj, jesteś pewna? Aha, coś się dzieje. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyjdźcie sami i po dobroci. Albo was wyniosę. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest, do tego bardzo groźnym. To rzeźnik z Białego Sadu. I co tam zrobił? Drzewa powycinał? Jugen? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drab mi grozi. Niedoczekanie. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt z Rivii. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Na przykład, że uratowałeś ją z opresji tyle razy, że nie potrafi zliczyć i zawsze potrafiłeś ją rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych? Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna. Dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Rzeźnik z Blaviken. Brawo, Wiedźminie. Ta twoja koleżanka, Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego jest na Zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. O, ludu. O, nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się straż świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Litości. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. He, cyrkowcy. Gdzie jest ten twój znajomy? Tam. Waldo! Ale kiedy się do mnie zalecał, był naprawdę... Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivii. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście ugała jak z nut. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty.
Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Geralt, wybierz jednego z tych. Idę. A, płoteczko? No to pyk. Lecimy. Czekaj, sobie szybko na mapę zerknę. Jaka daleka droga jest? Kurde, nie pokazuje mi. Kolebka. Bo nie wiem, czy mi wytrzymałości starczy w płotce, no ale dobra. Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! Mam nadzieję, że mi starczy wytrzymałości. O, Geralt wygra. No, jakby nie inaczej. Byłoby dość dziwnie, jakby Geralt nie wygrał. W końcu wyścigowa płotka. Szybciej! Zostajesz z tyłu! Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle patrz przed ciebie! Bo chcę biec równo z tobą! Dawaj, Geralt. Geralt! Ojejku, ale masz oczy. Oczy dziwo. No i wygrałem. Niech żyje Radomir. Krótka trasa coś. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego kedweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Wiesz, może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc... No jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje, na szczycie góry. Patrzyłem na nią i czułem, że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Pijana i rozchichotana. Cóż, masz dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. To
Twoje życie należy do ciebie i to ty decydujesz, kim jesteś. Geralt, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz... Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może. Ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Kurde. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki i mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. No dobra. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę. Widzimy się obok stajni. Bo co? Bo mam 70 lat? XD. Dobre, dobre. Fajnie to wygląda. Ta maska w sensie. Usta. No to lecimy. Gar, stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Dawaj, Ciri. Kradniemy te konie. Jak mam wejść? Chyba tutaj. Za Ciri. Tutaj? Zamknięte. Może jest inna droga. Inna droga. Sprawdźmy. Trzeba było obejść dookoła. Dalej, Geralt, skacz. Tutaj też zamknięte. O, tu mamy jakieś schody. Dobra, dobra. Tu coś mamy jeszcze. A tutaj? Gdzie to prowadzi w ogóle? Te schody. Aha, tutaj w prawo. O, tu mogę wejść. Nieźle. A coś tu jest ciekawego? Bukłaczek wody. Warto by sprawdzić. Bukłaczek wody. Bukłaczek. Tu jest zamknięte. A tutaj coś mamy. Ej, czy ja już tu kiedyś nie byłem? Wygląda jakbym tu kiedyś był. Dobra. Nic tu nie ma, wyżej nie chce mi się wchodzić po prostu. Lecimy do tej stajni. Skocz, Geralt. Geralt. Tutaj gdzieś mogę tam wejść? Kurczę, chyba nie. Co to jest? O, krasnoludzki spirytus, kurde. Mahakański. A z tym mogę pogadać?
Strażnikiem? Nie, nie mogę. Oj, 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 oj. Trudno dziś o dobrą straż. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. Okej. Dobra. Jesteśmy w tej stajni. Dobra, tam jest strażnik. On śpi? Nie, nie śpi. Kurde, a mogę... niego rzucić? Nie pamiętam, który to był Quen. Nie mogę. No ho, chyba musi być konfrontacja z nim. Dobra, śpi. Potrzebuję klucz. Tu jest, dobra. A, jest i klucz. Okej. Okay. Szybko, właśnie. Okej, okay. I co teraz? Nareszcie. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaskra. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Kto jest najlepszy? Przyjdzie dziś. Okej. Nieźle. Kto chce jeszcze wina? Kto chce jeszcze winka? Esken me abeden art. Esken abeden. Zaraz, to nie ty nam pomóż? A nikt tutaj nie gra w Gwinta? O, rydański żołnierz, proszę, proszę bardzo. Rydańscy żołnierze. Siwy, uspokój się, bo... Bo co? No, i nie uważaj. O, koty. O, patrzcie. O, ciepło, gorąco. Ciekawe, dlaczego te koty... O, więc tu jesteś. Ciepło, gorąco. Ciekawe, dlaczego te koty emanują jakimś tutaj tym zaklęciem. O, więc tu jesteś. O, jest, ciepło, w sensie jakąś mocą. Gorąco. Bo to jest do wykrywania, nie? O, ciepło, gorąco. Ej, patrzcie, coś tu mamy. Jakiś elficki skarb, ale ja już to chyba zebrałem w tych podziemiach świątynnych. Ja już tam byłem. Z tego to co kojarzę. Tam był schemat. Ale ciekawi, ciekawi mnie właśnie ten... ta energia. Ciepło. Bo jak odejdę, nie? Od nich? O, widzicie, znikło, nie? Znaczy, jeszcze nie, ale zanika, nie? Zaraza, straciłem sygnał. Tutaj nic nie czuć. No, ale te koty, kurde. Ciekawe są te koty. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcineczek, więc ja niestety, ale już się będę z wami żegnał. Siemanderko, do następnego, pa pa. Żółwiczek dla was, mordeczki.